Szanowni Państwo, za nami kolejny wyczerpujący tydzień. Nie mam dość podziękowań dla tych wszystkich, którzy się tak pięknie angażują, wypełniając swoje zwykłe, ale niezwykłe obowiązki. To oczywiście personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, laboranci, wszyscy, którzy pracują w służbie zdrowia i w inspekcji sanitarnej. Ale także szerzej, to ludzie, którzy są dostawcami naszych różnych towarów na półki sklepowe, którzy sprzedają ekspedientki, to także policjanci, którzy chodzą, sprawdzają osoby w kwarantannie. Również wojsko dołączyło do wsparcia dla policji. Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. Te wszystkie jednostki w ogromnym stopniu angażują całe społeczeństwo w walkę z koronawirusem. Chcę szczególnie również podziękować harcerzom, także organizacjom pozarządowym, z którymi spotykałem się, rozmawiałem i wiem doskonale, jak bardzo angażują się w pomoc wszystkim ludziom, którzy zostali dotknięci koronawirusem. Również chciałem podziękować siostrom zakonnym, księżom. Często działają nie w blasku i w błyskach fleszy, tylko w sposób skromny, pomagając najbardziej potrzebującym, roznosząc posiłki, wspierając osoby, które tego najbardziej potrzebują. Wszystkim Państwu naprawdę bardzo gorąco chciałem podziękować, bo bez tego wielkiego zaangażowania nie moglibyśmy przechodzić tej pandemii w sposób taki stosunkowo zorganizowany, tak można powiedzieć. Ale również dziękuję bardzo wszystkim, którzy się zaangażowali w edukację sanitarną. To bardzo ważne, żeby rosła świadomość w społeczeństwie, ponieważ przecież nie będziemy bez końca też siedzieli w domach. Mam nadzieję głęboką, że już po świętach Wielkiej Nocy będzie można zmienić tryb funkcjonowania. Będziemy o tym bardziej szczegółowo mówić w kolejnych dniach. Jednak bardzo ważne jest to, żeby w sposób bezprecedensowy przestrzegać zasad higieny sanitarnej, dezynfekować ręce tak często jak się da i oczywiście unikać kontaktu ze starszymi osobami, bo one najbardziej są narażone na śmierć, na bardzo trudne przechodzenie przez koronawirusa. Szanowni Państwo, mamy dane spływające do nas z całego świata, z Europy. To nas przede wszystkim najbardziej interesuje. Wyrazy współczucia chciałem przekazać naszym sąsiadom, Włochom, Hiszpanom, Francuzom, Niemcom, ale także Czechom i w innych krajach, które doświadczają bardzo głębokiego i mocnego uderzenia koronawirusa. We Włoszech zgonów jest już ponad 3000, a więc wiemy, że to jest wirus, który zbiera śmiertelne żniwo, zwłaszcza w sytuacji, jeśli służba zdrowia jest nieprzygotowana, a rozrost tych przypadków zakażeń jest gwałtowny. Staramy się robić wszystko, żeby przygotować Polskę na te trudne nadchodzące tygodnie i jestem przekonany, że temu podołamy. Również globalna gospodarka przeżywa bardzo ciężki czas, bo w ślad za tym wirusem od strony zdrowia, za koronawirusem, to również trzeba powiedzieć, że wirus toczy i rynki finansowe, i gospodarkę realną. I jest rzeczą niezwykle ważną, żeby wszyscy ci, którzy mogą pracować, tak mają dostosowaną pracę do warunków zdalnych bądź w odpowiedniej separacji, żeby rzeczywiście budowali tą naszą gospodarkę, gdyż znaczna jej część jest w stanie zamrożenia. I my poprzez naszą tarczę antykryzysową, poprzez nasz pakiet gospodarczy robimy wszystko, żeby starać się przez ten dołek, przez tych trudnych kilka tygodni, może miesięcy, przejść możliwie jak najbardziej suchą stopą. Ale też trzeba niestety powiedzieć, że bank, na przykład JP Morgan czy Morgan Stanley, dwa wielkie banki amerykańskie prognozują, że w drugim kwartale w Stanach Zjednoczonych będzie recesja kilkunastoprocentowa, bardzo głęboka. To na pewno oznacza duże wyzwania dla całego świata. Wierzę, że Europa, Unia Europejska będzie potrafiła znaleźć na to właściwą odpowiedź i Polska również dzięki temu będzie lepiej przygotowana do tych trudnych czasów od strony gospodarczej. Żeby zapobiegać
kolejnym rozprzestrzenianiom się ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady. Także w obszarze kwarantanny wprowadzamy dzisiaj stan epidemii. Stan epidemii, o którym powie za chwilkę też pan minister Szumowski dokładniej, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji, o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, potrzebna decyzja, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzenienia się koronawirusa. Dziękuję w związku z tym wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom, młodzieży, którzy uczestniczycie w lekcjach organizowanych zdalnie. Dziękuję za to, bo wiem, że już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta ze zdalnych metod e-learningu i zdalnych metod przekazywania wiedzy. To bardzo ważne, żeby tego czasu nie zmarnować. To nie jest czas pod tytułem dodatkowe wakacje, tylko czas pewnego wyciszenia narodowego, ale szkoły funkcjonują na zasadzie zdalnej. Coraz większa liczba szkół. Bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. Również chcę podziękować Telewizji Polskiej, telewizji, która udostępnia w godzinach porannych do godziny 13, telewizja ABC, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. To bardzo ważne. A teatr telewizji pokazuje spektakle będące jednocześnie lekturami szkolnymi, co też przecież przyda się wszystkim uczniom, żeby taką ekranizację oglądnąć. Szanowni Państwo, cała ta okoliczność to pewien egzamin z odpowiedzialności, który wszyscy przeżywamy i robimy to w dużym stopniu dla nas samych, dla wszystkich Polaków, ale w szczególności dla osób starszych, w szczególności dla seniorów. Mamy już spływające coraz szerzej dane statystyczne z zachodniej Europy i widzimy, że zwłaszcza po 75 roku życia, ale już również seniorzy na emeryturze są bardzo narażeni na skutki koronawirusa. Ta nasza kwarantanna narodowa, jednocześnie ta tęsknota za normalnością nie może oznaczać tego, że będziemy luzowali sobie nasze reguły. Nie, te najbliższe kolejne 2-3 tygodnie do świąt muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga. Ale ta społeczna izolacja nie może oznaczać samotności. Samotność jest groźna, jest niedobra i poprzez naszą solidarność cieszę się, że w tak piękny sposób staramy się pomagać osobom starszym, że dbamy o to, by osoby starsze nie zostały pozostawione same sobie, same w domu, bez zakupów, wyniesienia śmieci, wyprowadzenia psa, że rzesze młodych ludzi organizują się w różnych miastach i miejscowościach, żeby pomagać starszym ludziom. Ta solidarność międzypokoleniowa w praktyce jest naprawdę pięknym przejawem naszej społecznej współodpowiedzialności. Tydzień temu ogłosiliśmy też informację o zamknięciu naszych granic. To była bardzo słuszna decyzja. Wiele krajów poszło w nasze ślady. Wiele idzie w nasze ślady dosłownie w tych dniach. W związku z tym pojawiły się korki na granicach, które dla samochodów towarowych, ciężarowych zostały już rozładowane. Natomiast wszelkie pozostałe korki staramy się minimalizować, zmniejszać, redukować po to, żeby w mniejszym stopniu wpływały, były na uciążliwość przyjazdu do Polski. Również pojawia się codziennie kilkadziesiąt tysięcy, 40-50 tysięcy osób już teraz w kwarantannie. To wielki wysiłek policjantów, ale też aplikacje, które wdrażamy i które są bardzo ważne dla dochowania tej kwarantanny. To rzecz o charakterze fundamentalnym, bo jak dzisiaj widzimy, że Koreańczycy, Japończycy z powrotem wracają do pracy, Chińczycy, Tajwańczycy z powrotem wracają do pracy, to dzieje się tak również dlatego, że bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny. Między innymi
sami kontrolowali siebie nawzajem i my wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary z 5 tysięcy złotych na 30 tysięcy złotych, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub czyjeś życie. Musimy traktować dlatego ten temat bardzo poważnie. Szanowni Państwo, myślenie takie w kategoriach, że mnie to nie dotyczy, jest nam myśleniem obcym. To nie jest właściwe podejście do tematu. Ono może być niebezpieczne, dlatego jadąc dzisiaj do pracy, kiedy widziałem puste ulice, zwykle to byłby taki dość smutny widok, ale on mnie dzisiaj ucieszył, ponieważ wiem, że przez to warszawiacy, a w całej Polsce mieszkańcy we wszystkich innych miejscach na poważnie podchodzą do zasad kwarantanny, do zasad izolacji, dystansu i to dzięki Państwu mamy dzisiaj możliwość, żeby w opinii ekspertów zmniejszać zakres zakażeń, a jednocześnie przeprowadzać w taki sposób, który jest najbardziej właściwy, dostosowanie społeczeństwa do skutków pandemii. Musimy też zacząć przystosowywać się do nowej sytuacji, bo ona jest poważna, tak jak powiedziałem, od strony gospodarczej, stąd ta tarcza antykryzysowa. A w trudnych dniach i tygodniach uzewnętrzniają się różne odruchy, bardzo piękne, bardzo cenne i one są niezwykle budujące. One powodują, że raz jeszcze chcę wszystkim Państwu, naszym drogim rodakom, podziękować za wspaniałe zachowanie, za dyscyplinę i wierzę, że z tej sytuacji, z tych niedobrych okoliczności wyjdziemy razem silniejsi. Trzeba przyłączyć się do tych podziękowań pana premiera, także w dziedzinie edukacji. Trzeba podziękować i chcemy podziękować nauczycielom, rodzicom, uczniom, którzy zrozumieli, że to nie jest przerwa wakacyjna, że to jest przerwa, która ma pomóc opanować rozprzestrzenianie się wirusa. Widać w zdecydowanej większości polskich szkół, że mimo tego, iż dotąd nie było często narzędzi do tego, aby prowadzić nauczanie na odległość, ono odbywa się już w przytłaczającej większości polskich szkół. Ponad 90 polskich placówek rozpoczęła bądź już kontynuuje od co najmniej kilku dni nauczanie na odległość różnymi metodami. Dziękujemy bardzo za to, że zachowaliście także te zasady dotyczące izolacji. To na pewno pomoże ograniczyć zasięg choroby w naszym kraju. Ponieważ była to metoda skuteczna, tak jak pan premier powiedział, decydujemy się na przedłużenie ograniczenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Do świąt Wielkiej Nocy będziemy więc kontynuowali te działania, które już się rozpoczęły. One dotąd w dużej mierze były takimi działaniami niesystematycznymi. One miały przede wszystkim sprawdzić, czy jest to możliwe do zrobienia. Pozwolić uczniom skorzystać z ciekawych materiałów, powtórzyć wiadomości, pozwolić nawiązać kontakt między nauczycielem a uczniem nie w tej tradycyjnej formie, ale poprzez nauczanie online czy inne sposoby. Tym rozporządzeniem jednak wprowadzimy także obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Te umiejętności, które zdobyli w ostatnich kilku dniach, pozwolą im prowadzić to nauczanie bardziej systematycznie. Apelujemy jednocześnie do nauczycieli, aby także zważali na to, jak dużą porcję wiedzy próbują swoim podopiecznym przekazać, aby pamiętali o tym, że jest to nieco inna formuła nauczania niż ta tradycyjna w klasie, na lekcjach, że trzeba brać pod uwagę, że nie każdy uczeń ma dostęp do szybkiego internetu, czy nie zawsze ma najnowszy komputer. Stąd trzeba dostosować metody pracy, ilość materiałów przesyłanych do uczniów, do ich możliwości psychofizycznych, i uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać ich siostry czy bracia, bądź rodzic, który akurat pracuje zdalnie. Dotychczasowy czas pokazał,
że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie przyspieszyć tę przemianę i rewolucję technologiczną, która na naszych oczach się dokonuje. Stąd wierzymy, że te decyzje, które w tej chwili podejmujemy, nie tylko pozwolą efektywnie ten czas wykorzystać, ale pozwolą na zachowanie tej więzi szkolnej między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Rodziców prosimy także o pewną wyrozumiałość. Nie zawsze wszystko udaje się najlepiej, ale przy wspólnej pracy i wspólnym wysiłku na pewno doprowadzimy do tego, że po pierwsze nasza młodzież, nasze dzieci będą bezpieczniejsze, nie będą narażone na chorobę, ale także nie zmarnują tego czasu i zdobędą nową wiedzę i nowe umiejętności. Szanowni Państwo, dzisiaj ponad 400 osób zarażonych koronawirusem. W dzisiejszym dniu ponad 50 osób zostało zarażonych. 900 osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ogłaszającego stan epidemii w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że stosując ustawę o chorobach zakaźnych, minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób, rolę w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tą epidemię. Również w tym rozporządzeniu wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. I tutaj zgodnie z tym, co już zapowiadał pan premier wielokrotnie, zostaną otwarte również w tych galeriach handlowych te sklepy spożywcze, apteki, środki czystości będzie również można kupić, czy kioski ruchu. To jest ważne, bo przecież wiemy, że trudno jest funkcjonować w okresie kwarantanny. I wiemy, że to jest dla wszystkich Państwa bardzo trudny czas i ciężki czas, ale z drugiej strony dzięki tej dyscyplinie, dzięki temu, że nie wychodzimy na ulicę, możemy uratować komuś życie. Możemy spowodować, że będzie respirator dla osoby starszej, że będzie miejsce w szpitalu dla chorego i że zdążą wszystkie służby i zdążą lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności leczyć pacjentów i nie być sami zarażeni. Również uregulowaliśmy sprawy zwolnień. Wszyscy teraz wracający z kwarantanny będą w sposób bardziej uproszczony i łatwy uzyskiwali wszystkie te środki, które do tej pory miały osoby kierowane na kwarantannę przez służby sanitarne. Oraz w systemach zdrowia będzie wiadomo, który pacjent przez system EWUŚ, który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza. To jest oczywiście decyzja bardzo taka trudna, ogłoszenie stanu epidemii w kraju, ale myślę, że obecna sytuacja, jak popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania, Włochy, patrzymy na ilość osób, która umiera codziennie, to myślę, że te trudne decyzje, te ważne i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków są tak naprawdę decyzjami ratującymi czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że 99,5% osób w kwarantannie zachowuje tą kwarantannę i jest w miejscu, w której powinni przebywać, to pokazuje, że Polacy są naprawdę narodem, który potrafi reagować w sytuacjach bardzo poważnego kryzysu. I za to wszystkim oczywiście Państwu dziękuję. Pytanie od redaktor Jolanty Ojczyk z serwisu prawo.pl. Kiedy możemy liczyć na powszechne testy na koronawirusa? Szanowni Państwo, to pytanie jest często przez Was zadawane. Ja chciałbym podać kilka liczb, które przeprowadziliśmy analizę, ile było wykonanych testów w poszczególnych krajach na takim etapie, na jakim mamy dzisiaj epidemię w Polsce, czy na
podobnym. I oczywiście w przeliczeniu na milion mieszkańców, na populację danego kraju. Tak we Francji, w momencie, gdy było 212 zakażonych, Francja przeprowadzała 17,5 testu na milion mieszkańców. Wielka Brytania, w momencie, gdy miała 373 zakażonych, przeprowadzała 388 testów na milion mieszkańców. Stany Zjednoczone, gdy miały 350 zakażonych, przeprowadzały 10 testów na milion mieszkańców. My w Polsce mamy dane na 387 przypadków zakażonych. Przeprowadzaliśmy 344 testy na milion mieszkańców. W związku z tym widzicie Państwo, że naprawdę ilość testów na etap, na którym jesteśmy, jest stosunkowo dobra w porównaniu z innymi krajami. Oczywiście tych testów przybywa i będzie ich przybywało. W tej chwili wykonanych zostało 13 100 testów, a nasze możliwości w związku z tym, że mamy już 30 laboratoriów, wzrosły do 4 000 testów na dobę. I oczywiście nadal wykonujemy te testy u osób, które tego potrzebują. Gdybyśmy wykonali u 38 milionów naraz, chaos informacyjny i chaos w zdrowiu, w służbie zdrowia byłby taki, że niewiele byśmy z tych informacji wynieśli. Tak nigdzie na świecie to nie jest wykonywane. Ale te 344 testy na milion mieszkańców w porównaniu z 17 we Francji pokazuje skalę, w jakiej my działamy. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie. Krzysztof Berenda z Radia RMF FM pyta o to, czy będzie wydłużenie 14-dniowego zasiłku na opiekę nad dziećmi w związku z wydłużeniem okresu zawieszenia lekcji. Tak. Kolejne pytanie. Pan Leszek Baj, Polityka Insight. Czy gotowy jest już projekt specustawy antykryzysowej? Jeśli tak, to czy on będzie konsultowany? Kiedy go przyjmie rząd i kiedy trafi do Sejmu? Tak, projekt już jest gotowy w Ministerstwie Rozwoju i we współpracy z innymi ministerstwami są szlifowane ostatnie jego zapisy i chcemy ten weekend jeszcze poświęcić też na jego przegląd, konsultacje. Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami opozycji i nie przedstawialiśmy wprawdzie całego projektu, ale powiedzieliśmy, jaka jest główna nasza linia zmian. I oczywiście ona odpowiada szczegółowo przez nas przedstawionej tarczy antykryzysowej. W odniesieniu do tej tarczy przedstawiciele opozycji również wczoraj mogli się wypowiedzieć, zabrać głos. Nie chciałbym komentować, bo to jest oczywiście po ich stronie, jak odbierają całą tarczę antykryzysową. Myślę, że widać to w społeczeństwie, że tarcza jest odbierana dobrze. Aczkolwiek trzeba podkreślić, że cały świat wraz z nim Europa i Polska będzie przechodziła na pewno przez niełatwy rok od strony gospodarczej. Proszę bardzo, następne pytanie. Redaktor Paweł Szot z TVN24 kieruje pytanie do ministra zdrowia o opublikowanie listy produktów, których ceny mają być regulowane. Kiedy to nastąpi? Jak będzie wyglądał mechanizm z tym związany? Szanowni Państwo, takie odgórne regulowanie cen produktów jest zawsze bardzo delikatną operacją. Myśmy w tej chwili zlecili analizy, jak przekształtowały się ceny tych poszczególnych kategorii produktów w przeciągu ostatniego roku. Dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen regulowanych odgórnie. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie. Redaktor Marcin Fiołek, portal wpolityce.pl. Kiedy Państwa zdaniem i posiłkując się dostępnymi rządowymi modelami można oszacować spodziewany szczyt liczby zakażeń, a co za tym idzie poluzowanie restrykcji? Szanowni Państwo, my będziemy mieli w najbliższych dniach 1000–2000 chorych. W ciągu kilkunastu dni to może być 10 000. Mówienie o efektach, kiedy to się skończy, jest tak naprawdę nieupoważnione i myślę, że jest po prostu całkowitym gdybaniem. My się przygotowujemy na te wysokie liczby, na to, co nas
czeka w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu, dwóch, gdzie tych pacjentów będzie bardzo, bardzo dużo. W dalszej perspektywie będziemy oceniali, jak wygląda epidemia, jak ona wygląda na świecie, jak ona wygląda w Polsce. To tyle, co można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie. Redaktor Jacek Czarnecki, Radio Z. Czy wprowadzenie stanu epidemii oznacza odłożenie wyborów na późniejszy termin? Nie, nie oznacza odłożenia wyborów na późniejszy termin. To ta regulacja nie ma nic wspólnego z odłożeniem wyborów. Wybory według planów i według ogłoszenia do tej pory już znanego wszystkim doskonale mają się odbyć 10 maja. Proszę bardzo, następne pytanie. Redaktor Michał Gołębiowski, TVN24, pyta o to, co z przebiegiem egzaminów ośmioklasistów i innych. Czy rok szkolny będzie przedłużony? Do ministra edukacji narodowej. Te decyzje, które dotąd podejmowaliśmy, nie powodują potrzeby przekładania terminów egzaminów. Także ta decyzja dzisiejsza, o której mówił pan premier, także nie zmienia tego terminarza roku szkolnego. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Pytanie redaktora Piotra Drabika z Radia Z. Czy akcja Lot do domu mogła być zorganizowana bez kosztów dla pasażerów, którzy muszą kupować dzisiaj bilety? Akcja powrotów do domu wszystkich Polaków, którzy czasami utknęli gdzieś za granicą, czasami wracają, jest zorganizowana z udziałem Polskich Linii Lotniczych LOT. Te bilety są przez pasażerów opłacane stawką ryczałtową, ale są również opłacane. I także późniejszy transport do domu odbywa się w taki sposób, żeby była tutaj też partycypacja w kosztach w tych przypadkach, w których współuczestniczy w organizacji również czy to samorząd, czy państwo, zdarzają się takie przypadki. Staramy się, żeby przede wszystkim, żeby pasażerowie w krótkim czasie znaleźli się w miejscach kwarantanny. Proszę bardzo, kolejne pytanie. I pytanie jeszcze raz od redaktora Michała Gołębiowskiego z TVN24. Skąd znajdą się dodatkowe pieniądze w budżecie i według jakich kryteriów będą dysponowane środki dla drobnych przedsiębiorców? To jest prawdopodobnie pytanie o tarczę antykryzysową. To tak jak pokazywaliśmy w tarczy antykryzysowej, jest tam 5 filarów. Składają się one z bardzo wielu instrumentów finansowych, głównie budżetowych, gwarancyjnych, ale także płynnościowych Narodowego Banku Polskiego i czasami trzeba angażować bezpośrednio środki, to wtedy są to środki budżetowe, oczywiście z emisji obligacji. I w tym przypadku, kiedy będzie to emisja obligacji przekraczająca plany dotychczasowe, zwiększy to oczywiście dług publiczny, może też oczywiście zwiększyć deficyt. Sytuacja jest nadzwyczajna. Taka epidemia koronawirusa, której nikt na świecie nie przewidywał, rzecz jasna, zdarza się, można powiedzieć, parę razy na stulecie. Była straszna epidemia akurat 100 lat temu, grypa hiszpanka, 18-19 rok. Później były jeszcze takie epidemie grypy bardzo dokuczliwej. Była czerwonka, ale właściwie działo się to w dość dużych odstępach czasowych. Więc tej epidemii, tej pandemii nikt rzecz jasna nie przewidział i dlatego będziemy angażować wszystkie niezbędne siły, środki, w tym środki budżetowe, żeby pomagać Polakom przejść przez te trudne czasy.